Kochani widzowie, jak wiecie, Wargaming przemycił bardzo dużo nowych rzeczy do tego patcha. Zobaczmy, jak wygląda ta unitarka, bo ona przeszła gruntowne zmiany. Zobaczmy, czy coś się faktycznie tutaj już na serwerze testowym się z nią zmieniło. Jeżeli tak, to super. Tylko fajnie, że nie na zwykłym koncie, tylko na prasowym. Na serwerze. Zobaczcie, jak to się zmieniło. Nie ma już unitarki. Jest coś takiego jak stories. Wejdźmy sobie w tę historię. Zobaczmy, co to się w ogóle będzie działo. Okej. Aha. Operation Trapper. Operation Steel Avalanche. Okej. A jak to mogę wystartować? Na przykład klikając przycisk Biskwa. Okej. Tak było najprościej, widzowie. Zuza! Zuza! Gdzie ta małpa poszła? A, dobra. Aha, gitara. Dobra, co tu się dzieje? A czemu nie ma dźwięku? Nie ma dźwięku. O dobra, jest, to muzyczka jest za głośno. Okej, i oni tutaj nagrali te filmiki, tak? Do tych. Okej. Dziękuję. A gdzie na kruku za support? 30 miesięcy na liczniku, witam gorąco. A to już szmat czasu, prawie 3 lata. Aha. Nie, no Amerykanami trzeba będzie grać, to najgorzej. Oho. Widzowie, chyba pułapka. Hey, Sherman, you awake? Just in time. Ye vermin! Okay. Nice shot, Sherman. Glad to see you're back on your feet. Ale gościa obróciło, jak gąski spadły, co? Mi się podobają takie. Takie filmiki, takie wstawki, cinematiki, moim zdaniem wyglądają fajnie. No i stracił łeb. Muzykę daj ciszej, wiem, to na następnym razem. Na następny filmik damy ciszej. Okej. I co, będziemy jechać dalej? A to nie jest zmieniony Siegfried Line? To chyba Siegfried Line zmieniony, co? Okej. Okay. A i teraz będziemy mieć misję. Dobra. Fajnie. Muszę dać skip, tak? Bo tutaj się nic nie stanie. Muszę dać skip, nie? Okej. Okay. Aha, i teraz będziemy wchodzić do bitwy. Dobra. A, tutaj też mamy opis całej misji, co się stało, co mamy robić. Dobra, nie czytamy tego, widzowie. Nikt by tego nie czytał przecież. Hej, fajne! Nie no, przecież to ma zupełnie... Ej, no progres jest niesamowity, tylko szkoda, że tak późno. Fajne odgłosy. Fajne odgłosy, podobają mi się. Da się rozwalić te barykady? No.
zapory. Okej, okay, samoloty, spadają jakieś bomby, interaktywne tutaj rzeczy są zrobione, spoko. W sumie skryptowane, bez interakcji, ale interakcje mają skryptowanymi samolotami. Siema, opatrzcie tę unitarkę. Powiem tak, interesujące, moim zdaniem bardzo fajnie, że zrobili to w ten sposób. Jest to dużo przyjemniejsze doświadczenie w tych pierwszych minutach gry, niż było wcześniej. Chłopca mnie zramował. Jezus! A ja mam APCR-y tylko! O, tu się wjechać nie da. Dobra, nie przebijam je. O, ale go robię. O, kwadratowa zaraza. Ale ja zabijam te boty tak szybko, że ten chłop nie nadąża z linijkami tekstu, widzowie. Dobra, jestem skupiony, nie ma problemu. Ale podoba mi się dźwięk tego wystrzału. Ładnie to wszystko wygląda, moim zdaniem super. Zastanawiam się, czy oni nie mogliby zrobić tych zwykłych map w trochę takim ciekawszym stylu jak ten? Byłoby super. Może co jakiś czas, na przykład w pracach nad mapami, jakiś taki fajny evencik na tej mapie, że ona wchodzi na randoma, ale jest troszkę zmieniona. Kurde, to byłoby świetne. Okej. Okay. To by wygląda zarąbiście. Widzisz, jak wygląda moja robota. Ciężko, nie? Dobra, widzowie, wracamy do tej bitki. Dawaj mi tutaj. Kto jest pan Topel? O co chodzi? Dobra, łatwo. Powiem wam tak. Nie było ciężko. Nie było ciężko wygrać unitarkę, widzowie, ale na pewno jest to napakowane akcją, fajnymi efektami, są pozmieniane mapy, ciekawsze jest to do zagrania w tym pierwszym kontakcie z gierką komputerową. Więc to jest na pewno spoko. I to wszystko? Nie, to chyba dopiero jedna z części tych tutaj mamy. Tutaj mam nadzieję, że będzie tego więcej. Okej, okay, to zrobiliśmy. Aha, i teraz będziemy mieć drugą. Ale nie wiem, czy oni później tej unitarki nie rozszerzą bardzo, wiesz? Czy Lorka 40 te zabący to dobry zakup? Nie. Nie czytam dalej. Wystarczyło mi Lorka i czy to dobry zakup? Nie. Yeah, tigers. Those are the worst you could face on the battlefield. Okay. And if the command says they have a problem, they probably mean tigers. We cannot contact the first assault squad. The second's just departed and here we are. Sent to follow them. Bo jest słaba. And if they send us, this can mean only one thing. Czołg nie ma sensu w dzisiejszych czasach. Był. Wszystko będziesz mieć szpaku na YouTube. Aha. No dobra. Jak Brooks nie lubi czekać, to jedziemy. Nie no, jest szybki, ma magazynek, to niby czemu nie ma sensu? Z wielu powodów. To, że jest w miarę mobilna i ma magazynek, nie czyni z Lorki dobrego pojazdu. Jest wiele szybkich pojazdów, które są szybkie i są dużo lepsze niż ten pojazd. Są takie, które mają magazynek i biją na przykład ten czołg na głowę. Lorka nie ma sensu z wielu powodów. Dlatego, że jest duża. Dlatego, że nie posiada w ogóle pancerza. Dlatego, że jej działo bywa bardzo kapryśne, dlatego, że przeładowuje dość długo, dlatego, że na jednej pesce ma 400, to nie jest buraska, czołg 4 razy mniejszy, gdzie sobie jesteś w stanie się zmieścić, wjechać szybko, dać dwie pechy i odjechać, mając dobry kamuflaż. Tym się świecisz z kilometra, dostajesz pechy z haeków,
Skody T56, Buraski, Progetta, BZ176, wszystko to, te deki, wszystko ci uprzykrza życie. Po co się męczyć i tym grać, skoro masz masę innych fajnych czołgów do wzięcia? Powiedzmy sobie Chrysler. Chrysler jest bardzo fajnym hatekiem, jak ci nie rzuci na dychy, jesteś zajebiście, robisz sobie sajda, nic cię praktycznie nie może przebić. Super, masz fajny dział, fajny DPM, alfa może nie jest wybitna, ale jest ok. Masz T103, które ma na podstawie 258 chyba peny. Na Goldzie masz 307 peny na apekach. Masz bardzo dobrą wieżę. Jesteś mobilny. Potrafisz coś odbić. Fakt, duża postura, wolne pestki, no ale każdy czołg musi mieć jakieś minusy, nie? Możesz tym snajpić, możesz tym grać agresywnie. Masz T34-3. Medzik, który sobie jeździ, robi pyr, pyr, pyr. On po buffie jest całkiem ok. Jest dużo fajniejszych czołgów niż Lorka. I dodatkowo masz preferencyjny matchmaking na tym czołgu. Więc po co się pchać w Lorraine 40T? Tym mogą pograć sobie ludzie, którzy mają jakiś sentyment do tego czołgu, nie mają innych premek. No to wtedy trudno, no są, pewnie i są gorsze jeszcze czołgi do grania niż Lorka. Jednak po co się męczyć w erze tych OP mocnych premek bez sensu. A ja trzymałem ciągle i gadałem do Ryśka, ups. Let's move. Everybody, stay alert. Nie używam. Mam ten wbudowany. Ok. Gdzie jestem? Frontline. Dziękuję, dziękuję. Jestem na frontline? Gram bez mózgu się, mano. Dzień dobry. 19 miesięcy, siemaka. Dzięki za prima. ONX, jesteś wariatem totalnym. 1-9-5. Ja pierdolę. Ja pierdzielę. No ale na Buraskę i Projet to nie musiałeś wydawać pieniędzy, bo były maratony, więc... Ale ja mocny. Jak oni wysadzają, widzowie. Co, nie ramuje, czy co? Nie strzelaj do mojego ziomka. A było w ogóle informacja o tym, żeby z prawego coś łapać, czy nie było? Nie pamiętam. A podoba mi się odgłos tego wystrzału. Widzicie? Tam jak wypada ta część pocisku łuskowa, tak zarąbiście to słychać. Tak mi się wydaje, że to. Wow, co to za haksy? Aha. O! Dziękuję! Ciekawe, czy jakbym przy tym stanął, to by mnie rozwaliło, widzowie. Chłopaki się chyba nie dogadały, nie wiem, czy słyszeliście ten tekst. Dobra, dawaj mi przeciwnika. A ja też bym chciał Tigerem pograć. Dobra, to jest Tiger P. Uciekają przed nim Hellcaty. Oto. A po dolnej można by było dawać, nie? A green marker shows you are aiming at a weak spot of the vehicle. Dobra, to strzałem po zielonym. Co mnie blokujesz, ziomek? Dobra, muszę się cofnąć, bo zaraz mi nawali ten chłop. Platoon, your attention. All allied groups have been destroyed. Dużo bił. Jak się ludki nie będą chować, to mogą mieć problemy. Czy gram teraz w CS-a? Nie, teraz gram w World of Tanks. Okej. Podoba mi się strasznie ten odgłos tego wystrzału.
Już mamy pierwsze początki do czynienia z RNG. Ale ładnie to wszystko wygląda. Nie wiem, czy oni nie wzięli tych map z tej drogi na Berlin. Dać. Proszę? Nie chcą mi obligacji dać. O, a czemu tak? Nie wiem. Wow! Ładnie to wygląda. Spoko, dla nowego gracza na pewno 30 milionów razy lepiej niż poprzednio. O kurde! Chyba sobie zginę tutaj na tej militarce, ty. Bruxa już nie ma, mordo. Ty, ale po dolnej też nie wchodzi. Perfecto. Brooks przeholował, widzowie. A po ile on strzela? Weź do mnie strzel. Tu jestem. Nie chciał do mnie strzelić ten bot. Kilka słów o unitarce. Progres bardzo duży. Zmieniło się to na dobre. Mam tylko jeden problem, że jest za krótka. Moim zdaniem ten storyline powinien być dużo dłuższy. Powinni pomyśleć trochę, żeby tak zeszło, tak z godzinę około, no może 30-45 minut, a nie dwie bitwy po 3 minuty, 4 i koniec całej zabawy. Bo wygląda to fajnie, a jakby ktoś chciał sobie takiego storyline'a pograć dalej, no to miałby przynajmniej tutaj jakieś podstawy do tego, żeby też poznać giereczkę lepiej, nauczyć się pewnych rzeczy, zaobserwować pewne sprawy. Bo wydaje mi się, że akurat ta unitara była fajna.